Dzień dobry, cześć i czołem, witam was bardzo serdecznie, jestem Paweł, się z mną jest Plak. O Jezu, już urwał. Nazywam się Piotrek. Już z Piotrkiem jestem dzisiaj. Słuchajcie, mam dzisiaj maszyny latające. Co? Zgniecie nas, ej. Nie zgniecie nas, nic, super stabilna maszyna 3000. A faktycznie. Nam. Dobra, okej. Maszyna do zniszczenia. Tak, specjalna maszyna do zniszczenia, super ekstra stabilna. Tak. Daliśmy sobie może jedną, dwie, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, dziewięć. Osiem, dziewięć, tak? Tak, dziewięć maszyn do zniszczenia. Oczywiście bardzo fajna opcja. Że nie za one mają Polaki takie mają wesołe takie żyroskopy latające. Tak? Czekaj, tylko teraz gdzie ty jesteś? A ja na dole odcinam tu zbędne rzeczy, wiesz. Co mówisz? Spód? Bardzo dużo. Gdzie są silniki w ogóle? Silniki są? Będzie. Na spodzie. Tak? No. To co odcinasz, ten spód, to jest tam są silniki, wiesz, i to może być problematyczne. To chodź, zbuduję platformę z innego statku, ten najwyżej pójdzie się bujać. Dobra, czekaj, ja tu spróbuję może wskoczyć jakoś. No, wskakuj, mały misiu. Z co? No czekaj, bo... Jaki miś? Co ty, no, Paweł, ty z krasnal przecież. No nie kłam go. Nie rozróżniasz gatunków w ogóle. No nie chcę wskoczyć, grubas jeden, tłusio. To lepiej się pospiesz, bo się przechylasz powoli. O, po czym poznajesz? A, po przechylaniu. Ej, faktycznie się przechylam. O, już się tak źle nie przechylasz, chodź. Idę. Jak ładnie? Zbuduję ci platformę, żebyś mógł wejść. Patrz, wsuwa się, platforma się wsuwa. O nie. Już przeszedłeś? Tak. O, o! Wcale nas nie przywali. Wow! Aha. Dobra, czyli dwa statki już poszły. Co byś spodziewał takiej rewolucji? Rewolucjon, czekaj. Staram się tu ogarnąć, a w tamtą stronę jest. Ja tu próbuję ogarnąć wysokość, okej, dobra. O nie. Chyba się przesuwam. Dobra. Jesteś w środku statku tego? Nie. Dlaczego pytasz? No tak się pytam, z ciekawości. Ja sobie buduję windę, mam zamiar wrócić tam i zniszczyć to do końca. Strasznie daleko to jest, wiesz? Okej. Ja strasznie daleko zaleciałem. O, cię widziałem przez chwilę. Przez chwilę było 0 FPS-ów. Tak. 0 FPS-ów. O! Tak jestem z powrotem. Bzi, 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 jadę sobie. Okej, okay, zaraz bynda. Tak, już? O! Ja tu zanim tam dojadę. O kurde! Się FPS-owało trochę. Dam ci windę. Dobrze. Trzymaj! Winda for you. Specjalnie, one się tutaj troszeczkę zakotwiczyły pomiędzy sobą. Kumam. Nie wiem, czy to dobrze. Nie, w sumie. Też. Bardzo, bardzo ciężko mi powiedzieć. To ja są drabinki. Jadę. Jakieś fajne, zaraz podoba mi będę. Się. Czekaj, daj mi wysiąść, grubasie. Ty. Ta winda nawet całkiem szybko jeździ po suficie, nie? Tak? Tak. A ty jeździsz windą? Już teraz? A, ja jeżdżę windami normalnie, tutaj góra, dół, tutaj jadę. Czekaj, nie widzę. Do przodu jadę windą. Ja sobie wskoczę tutaj, zobaczę i też nie widzę. Gdzie tą windą jeździsz? Halo? Tak naprawdę to strasznie daleko jesteś. Czekaj, ja tutaj wezmę. Ja tu poucinam parę rzeczy tych niepotrzebnych, żeby nie było. No jasne, nie krępuj się tam. Suwaj sobie. Jak nie są potrzebne, to wiadomo. To nie od razu, o kurde. Się stykają, dotykają się teraz. Uważaj, bo już nie rozwalił ze czterech naraz. To było tragiczne. Słuchaj, to byłoby po prostu wielkie GG. No. Takie zniszczenie, wiesz. Zostało chyba 6 jeszcze, nie? Jedno urwiesz, a jedno za drugim poleci, nie? Albo 7. Tylko 2 zepsuliśmy, prawda? W sumie tak, na razie 2 zepsuliśmy. To nie jest taki... Na którym stateczku jesteś? O, widzę cię. Na tym śmiesznym. O, zabawne. Czujesz? Na pewno są na dole wszystkie silniki? Na górze też jest kilka. Nie, no na górze są, to są właśnie te boczne takie, wiesz. Które nie są potrzebne kompletnie, nie wiadomo po co ktoś zbudował takie właśnie boczne. Właśnie widzę, że tam wyrzucasz jakieś deski w ogóle, po co do komu, nie? Deski to możesz mieć w domu, nie? Tak. No właśnie, po co do komu? Albo w piwnicy. No. O. W różowej piwnicy Pawła. O, trochę cię tak jak... Przechyliło się, grubasie! No i uderzył mało, jeszcze tam. Mało stabilne te statki są jakieś takie. Powiem ci, jakieś faktycznie mało stabilne. Może przez te deski wszystkie, wiesz? Jak deską uderzysz czy coś tam, to... Windą dociśniesz jeszcze, to już w ogóle się porobi, pozamyka. No, powiem ci, że rzeczywiście tutaj narobiłeś bajzlu jak ja? Sam jesteś bajzel. Czekaj. Taki bajzel, że zrobił, chłopie. Uwaga! Nie ma na czym chodzić nawet. O, winda mi leci. Gdzie leci? Jest jakieś dźwięki głośne. To nie przywal w stację! Co? Kolację! Wow, fart.
Było blisko. Jadę do ciebie. Pomogę ci. Rozwalmy tą stację, to jest tak pokrzywiona. Wiesz? Dzięki. Czekaj chwilę, bo tutaj ten... Spróbuję wysiąść, o. Daj, Paweł. Nie, nie wyłączaj tego. Czemu? O kurde! Nie no! Co za łeb! Co za... Paweł! Czemu nie wyłączać? Już no nie czemu? No przyzadzę. Nie mów już! Nie mów już! Już wiem, już zauważyłem. Nie, i wziął i wyłączył. Oczywiście, cały Paweł. Sam jesteś cały plaga. O nie. Ej, a ja? Aha! Ty gnido! Weź ty drugą, nie? Joki, bo Jezus, i tam trzy jeszcze lecą, patrz. Nie, na... Zderzyłem się z windą od razu. Widzę właśnie, widzę. Przepraszam. Poprawię się. No nie, chyba przywalę w tę. Stację. Gdzie? O nie. Albo nie, nie przywalę. Dobra, okej. Okay. Nie jest źle. Gdzie jesteś? Stacje to już ledwo zipią tutaj. No właśnie widzę, one się obijają o siebie. Daj, tą krzywą trzeba usunąć, bo ona te wszystkie inne rujnuje. Trzeba ją przepchnąć, daj. Ja tu wezmę ten, wyłączę z ten, windę wyłączę. No tak wiesz, okay. Dobrze ją wyłączę. Udało się. Dobra, jestem na tej stacji najbardziej oddalonej, najbezpieczniejszej. Tak mi się wydaje. O. Wow. Czekaj chwilę, ja tutaj zbuduję sobie. Co ty robisz, typie? Przychylam się troszeczkę tylko tam. Wylądowałem, żeby była bezpieczniejsza. O, żeż ty normalnie. Weź tu takim graż normalnie, goście. Co to za beton tam zbudowałeś? Człowiek... Tą stację trzeba rozwalić, co na niej siedzę, wiesz? To siedzi tam... Nie, betonu to nie byłoby, ziom. Nie, ale to jest beton taki bezpieczny. Nie usuwaj go tylko, nie usuwaj go w żadnym nie wypadku. Nie usuń go. Nie usuwaj. Widzicie, bo nam przychyli tą stację znowu. Pa. Nie przychyli ten beton... Nie! Wow! Przecież on jest do sufitu! On jest do sufitu! Mówię ci, nie usuwaj betonu, no! On jest bezpieczny! Ale nie! Ja myślałem, że on jest do stacji! Ale nie, wezmę, usunę beton, wezmę! Oj, Paweł, człowiek beton był... Jesteś zwykłym betonem normalnie! Człowiek beton! Czekaj, ja go postawię, zanim uderzę o ziemię! Nie postawisz. Ale ten, dobrze ci poszło, poradzić się udało. Boże, normalnie, weź... Za mechanik! Gadasz? Paweł, szybciutko. Jej. Myślałem, że mi odleci po prostu chamsko. Nie, nie. Chyba krzywo lecisz trochę, wiesz? Nie, dobrze lecisz. Przywalimy? Nie, bo krzywo nie, lecisz. Nie, gdzież ty? Wcale nie przywalimy. No nie, patrz, widzisz? Pół metra, chłopie. Jakie pół metra? Dwa klocki. No. Dobra, już? Weź no zaparkuj, nie umiesz po żonie parkować? Jaki fuks! O typie! Ale fuksior, ale fuksior! Było jakieś ciśnienie. Oh, jak mnie tutaj sprażyło normalnie słoneczko. O, blisko było, blisko, powiem. No to zepsułeś sprawną windę. Za miała być sprawna? No, patrz, tego trzeba usunąć, pa jak on się tu pcha. Który? Gdzieś go? Ten. Czekaj, ej, faktycznie. Skakujemy tam, o. Zaraz, wskacz, albo nie, wiesz co, to ty sobie tam wskakuj do niego, ja poczekam. Nie, no co ty. Patrz, nie, w środku zbudujemy sobie platformę sufitową. Ja zrobię może... Co to znaczy platformę sufitową? Taką zaczepioną do sufitu. Zróbmy tak, słuchaj, jak ktoś buduje beton, to znaczy, że albo dociąża, albo buduje coś, czego nie można usunąć, że to jest do sufitu, dobra? Tak między nami, może to będzie ułatwić trochę życie. O, właśnie sobie. I może człowiek beton nie będzie usuwał betonu już. Tak, beton. Tak. No i jak ci idzie usuwać? A ty poczekaj, właśnie, weź postaw klocek tutaj, ten betonowy, tutaj w tym jeden. Może taki. Zrobimy tak, że metalowe będą do sufitu, co? Pa. Nie, czekaj, pokaż. Postaw jednego beton. To jest metal. To jest sufit. Widzisz? Gdzie? To? No, to jest metal. Sufit. Patrz, a powiedz, popatrz. Powiedz tak, o, tutaj, widzisz? Który to jest beton, a który to żelbeton? Jak to są dwa betony, betonie? Jakie dwa betony? Nie znasz się na betonie nawet. Tyle ci powiem. Znasz to. Ja się znam porządnie. To wygląda, nie? O! Przechyla się. Potrzebujemy szybko go odepchnąć stąd. Bo nam przywali o naszą konstrukcję i będziemy spadać. Cicho, nie krzyż na mnie. Co dzieje? Czego się drzesz znowu? Ja go już tutaj ogarniam. O kurde. O kurde. O nie. Urwij mu to! Aaaa! Czyżby dwa znowu padłeś? Poszły? Tak. Ja się uratowałem. No jak ty... tu trzy platformy spadły naraz? Jak trzy? Bo jedną ja upilotowałem.
Tu jedna spada z tobą, druga tak poleciała ci mnie w bok, a ta moja trzecia Come on! Trwa bez problemu. A to wszystko twoja wina. Moja? Chyba twoja. Ty tak tam, mówię, przychyli się. Ty tam się. Te. Nie, co się przychyli. No przecież ją betonowałem cały czas. Nie, po. No przecież, ale ja ją, ja ją betonowałem non stop, żeby nie stało się takie coś. Tak, no, wiem. Dobra, no, czekaj, ja tu sobie postawię windusie. Panią windusie postawię, o, dzień dobry. Ja wysyłam różne rzeczy do ciebie. Spokojnie, ja sobie troszkę kawałek dalej ten. Dobrze. Jadę. Ja jedna jakoś tak krzywo, ona nie spadła, wiesz? No właśnie, mówię, że ona tak poleciała sobie gdzieś. Nie, ona się spuszcza w dół powoli. A, to jest ta, co ja nim leciałem przed chwilą, zepsułem. Jakiś pałek puścisz, bzi, 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 właśnie jadę. Idę strasznie daleko mam. Wiesz? Bardzo daleko mam. Ty patrz, a gdybym usunął tu klocek na przykład z tej strony? No, bardzo śmieszne. Bardzo śmieszne. Dobra, to czekaj, to ja podjadę do ciebie. No, chodź no. Tutaj. Dawaj. Skakuj! Ło, jestem! Jazda! Widzisz? Dobra. Nawet nie musiałeś hamować, to było tak. Poczekaj chwilę, zróbmy ten, usuń klocek. Jaki klocek? No tutaj. Po co to ma wisieć w powietrzu? O, widzisz od razu? Dobra. A to osobne zrobiłeś, widzisz, dobra. Chodź. No dobra. Nam trzy stacje. Na którą bzikamy? W dźwięciu. Wszystko jedno, tylko rozwalmy ją w miarę tak, wiesz, powolutku. Tak, zacznijmy od dołu, bo tam jest żyroskop. Ja nie przywal nią, bo ona spadnie. Nieprawda. Nie, w ogóle. Ja się znam na tym. Nie to, że już spadło 6, nie? O. Świetnie to zrobiłeś, naprawdę, dobrze. Wyrównuję. Dobrze, okej. Okay. Jest dobrze. Ja bym cały dół uciął, zostawiając tylko skrzydła, patrz. Tam gdzieś żyroskop jest, nie? Tak. Uważaj za tobą. Czekaj, a żyroskop nie tutaj spadnie. Wyrwę. Tak. Wyrwę grubasa, czekaj. Gdzie tam żyroskop wyrwa? O, żyroskop jest. O, leci! Wadzia, jak poleciał ładnie. O, jak on. Co ty robisz? Tłuka, już się nie tłucze. Widzisz, niepotrzebnie się tłuk i teraz się nie tłucze, jest bezpiecznie. Nietłuczny. Nietłuczny żyroskop, o, proszę bardzo. Tak. Ja tutaj tak trochę usuwam. Pamięci. Oj! Co? Nie, porwałeś trochę więcej niż myślałem. A, nic myślałeś. Chwila. Sekunda, uno momento. Nie, ja tu patrzę. O, więcej. Jednak więcej urwałeś niż myślałem, widzisz? Tak, wiem co. Nie wiem, z której strony tam rwiesz. Ja tak, sobie tu skoczę. Tak, zostały tylko silniki, nie? A, wtedy tu kompletnie wszystko będzie działać jak trzeba. Trzeba usiąść kawałeczek? O, tutaj trzeba chyba jeszcze poucinać gdzieś, co? Tu na dole? O. Tutaj, o, dobra. Jakieś schody, coś, tak jest? Tu jest urwane już, tak? Urwane, dobra. O, tu jest urwane. Tu? Gdzieś coś jeszcze trzyma. Tu się trzymie, na pewno. Chyba się sprawa rypnie. Tu na tych schodach trzeba pousuwać, a tam gdzie stoisz. Dzięki. Mniej więcej. Tak, to daje ci takie info, żebyś wiedział, co się dzieje. Coś legło, nie? Pod nami nie ma jakiegoś czegoś? Nie, nic nie ma. To co się nie trzymie, jak nie ma nic. Coś słabo, nie? Trzeba zejść na dół. Słaba konstrukcja, słabo się sypie. Słabo się rozsypuje ta konstrukcja. Słabo się rozsypuje, muszę przyznać. Ona potrzebuje ewidentnie pomocy. O, tu coś jest. Czekaj, popatrzmy. Tutaj nie ma. Tutaj też nie ma. Będę się posypać. A pod nami? Jest, poszło. Dobra, o, widzisz od razu grunt. Na. Straciliśmy uziemienie, bardzo dobrze. No, bardzo dobrze. Co ty robisz? Co robię? Nie bardzo rozumiem. O, widzisz? Zarwo. Tak, to są niepotrzebne elementy. Co ty tak panikujesz? Spokojnie. Nie usuwaj mi kostki pod nogami. Panik, man. Pa. Widzisz? Ładnie usunąłem. O. Elegancko. Tam zostanie tylko... O nie! Oj! No jak to zrob... Odciąłeś to, co ja... O, nic nie zostało. Wiesz co? Chcieliśmy w tym samym momencie ostatnie dwie właśnie. O, nie. Ja myślałem, że ty zostawisz. No, ja myślałem, że ty zostawisz. No i widzisz, trzeba mówić, kto zostawia. Ja nie zostawiam. Tak. Ja nie zostawiam śmieci. No. Ej, sprawa się rypnie teraz. No, troszkę jakby zlaczył. Wow! Okej. Podnosisz tam? Tak, zapałem. Niezłe podnoszonko ci wyszło. Widzisz, ja bardzo ładnie podnoszę. Ja dźwigam hantle tutaj takie, że ho-ho. Że ho-ho. Dobra, to ja też podniosę.
No i cacy. Lecisz? Dobra, sprawna. Wiem. Patrz. Ale wcale nie jest sprawna. Nie? Niesprawna? Nie. Zepsuta już? Już poleć. Kognito sam poleciał, kolega od nagrywek. Ja nie mam kolegów. No nie. Dobra. Łap windę. O kurde. Oj, prawie wyskoczyłem. No byś spadł, by było śmieszkowania. Ja bym się pośmiał, zobaczysz ty normalnie. Wyłączmy te windy. O. Wyłączyć ci już, czy jeszcze nie? Nie, ja pojadę chyba na osobną, wiesz. Czemu? Nie, żartowałem, nic się nie usunę, przecież chodź. No nie. Ze mną jesteś bezpieczny. Jasne, nie wiem. Chodź, pokażę ci ten. To odlatuje, o nie. Chcę złapać. Ej, chodź, zobacz, mam tu piwnicę. Z kotkami. Naprawdę. Weź tam ten. Piwnicuj sobie, a ja... Naprawdę mam piwnicę z kotkami tutaj. Chodź, pokażę ci, bardzo fajna jest. Na pewno. One tak miałczą. W ogóle. Ja tu usunę te niepotrzebne rzeczy. Czekaj, przede wszystkim trzeba usunąć podłogę. To jest niepotrzebne. Podłoga jest zbędna. Niepotrzebna. No. Żyroskop tak samo. Oj! Szlak. Co zrobiłeś? Czekaj, bo ratuję się, muszę szybko się uratować. Co to, czemu to urwane jest? Co tu się dzieje? Czy ty tu przyleciałeś? O, żeż typie, przyleciałeś tutaj. No, podleciałem kawałeczek bliżej, mówię, a ten, wiesz, zrobimy jakieś walki rakiet czy coś, nie? Tak? Wie sobie. Nie mogę wskoczyć wyżej. W sumie czemu by nie? Co jest grane? O kurde. Cześć Paweł, robię rakietę do ciebie tam, żeby to leciała. Nie chcesz? Nie chcę, bo to są te mocniejsze silniki? Nie, są takie zwykłe. Pewnie dziesiątki jakieś, nie? Grawitacyjne, no właśnie. Nie, to był zwykły. To a, to dobrze. Zobacz, co zrobiłeś bajzlu. To się urwie. Co, musimy... O, wiem, co zrobimy. Ha. Co? No. A tu zrobimy platformę silnikową. Widzisz, jak ładna? Platformę silnikową. Widzisz, teraz spoko. Guzik tam. I możesz sobie podpinać. Los guzikos. I pożegnamy się z tą platformą teraz. Dobra. To jest platforma silnikowa, ona tam ma swoje zastosowania różne. Na... O, jak powoli zaleci, wiesz, jak człowiek. To słabo tak trochę. Siadaj, Paweł. Gonimy ją. Ej, ona wraca. Ja lecę. A nie, ty ja lecę, lecisz, czy ty wracasz? Tak, ja lecę. A ja mam ją, rozwalę ją, Paweł, mam ją... O, czekaj, w locie, dobrze, to czekaj, weź tutaj ją. Tak bardziej z boku podlecę. Możesz popodkręcać jeśli... Nie naszą, Paweł, co? Nie, bo ja tu muszę mieć miejsce. A, no. Urwej tu, o. Tu o, o, kurde. No to żeś urwał. O nie. Mayday. Go ratuj, down, ratuj ją! Trzymaj tam pion i poziom! Nie, no ona za bardzo już pokręciła się. Z ale nie masz tam żadnych tych żyroskopów, bo w tej drugiej to nie ma już na przykład, ale w tej pierwszej to jeszcze powinny nie być, są. Nie? Moją można jeszcze postawić na nogi, jak będziesz tam, to spoko. Dobra. Okej, czuję. Siedź, trzymaj się tam porządnie. Gdzieś? O, holender, jasna. Że jedna ze stacji mogła uderzyć o drugą stację i spowodować nagły spadek. Ja myślę, że ta stacja, która leży obok tej stacji, w której jesteś, ona leży po prostu na płaskiej powierzchni, bardzo dużej płaskiej powierzchni. Aczkolwiek pocieszę cię, gdyż iż, i tak jesteśmy bardzo blisko końca odcinka. Ale nie aż tak, no. Nie, może tam dobiegnę, wiesz? Jak ty w ogóle u mnie to nie biegniesz w tą stronę w ogóle. Jak nie biegnę w tą stronę? A, tu jest jeszcze jedna. A, to... Mamy problem, bo są dwie takie stacje na płask, wiesz? Są dwie takie gadasz? Stacje na płask, no. Dobra, daj mi 5 minut, co? Dajcie nam 5 minut? No 10 góra. Nie, czekaj, może bunny hopem spróbuję, co? Bunny hopy. Chociaż nie, tutaj bunny hopy nie działają w ogóle. O nie. Ja już wyskakuję. Biegnę do tej płaskiej. Co się dzieje? Może się uda. Wystarczy, żebym był w miarę blisko, żebym miał zasięg żyroskopowy, ja wiem. Nasz cudowny podnośnikowy. Wow. I powinno być dobrze. Teoretycznie. Ale w praktyce to nie wiem. Ciężka sprawa. Może być różnie. Bardzo różnie może być. A drobne ścinki to w ogóle nikomu nie przeszkadza przecież. Mój Boże, no proszę, no jaka bidula biegnie normalnie. O, nie jest tak daleko. Wydaje się. Nie, już jestem prawie na miejscu, tylko najgorzej z postawieniem tego, tej bestii będzie.
Dochodzę. Już prawie, jeszcze chwilę. No jeszcze trochę się zajdzie, powiedziałbym. Ostatnie dwa metry. Ostatnie metry. Spróbuję się pochylić, może będę szybciej bieg, wiesz. Na pewno. Czy też ty... O, come on. No, ja tą odstawiłem. O, jednego FPS-a kupiłem, powiem. Niezbyt. Nie widzę różnicy. Dwa więcej, no. Wow. Nie przesadzajmy. No, u mnie tak jest. Tak pokazuje. O, łapiesz go? Jeszcze nie. No Paweł, co ty? No daj mi chwilę, widzisz, że... Paweł, co ty? O. To nie on? To nie jest tak prosto go wstawić. No. Bo ja nie mam miejsca za bardzo. Muszę się oddalić trochę chyba. No albo się odwróć. No próbowałem się odwrócić, też się nie da. To niedobrze. Chyba nie da się go postawić tak łatwo, czekaj. To może go chociaż podnieść do góry kawalątek. Nośnikiem. Czekaj, tak zrobię chyba najpierw, czekaj chwilę. Tak. Najpierw postawię tu podnośnik, najpierw postawię tutaj pod tym czymś. Mhm. Jeżeli trafię. Nawet gdzieś obok on ma takie odstające elementy na pewno. W górę! Jedź! O, jedzie! Wow! Taka prędkość! Nieźle! Trafię? Jej! Super, faj! Teraz go zbuduj, niech se leży, nie? Zbuduj mu taką nóżkę. Czekaj, spróbuję zbudować nóżkę, tylko to nie jest taki hop-siup. Pa. Ej, no nie mogę go postawić normalnie. Spoko, to nie stawiaj, teraz zbuduję nóżkę. Zbuduję nóżkę. No, bo spadł. On ale nie działa. Laguje. No u mnie też nie laguje, ale spadł normalnie, pa. Już cudem. O nie, jego trzeba wyłączyć, jeszcze zaktywować. Musi wyłączyć. Weź go wyłącz, nie? To nie jest taki hop-siup, patrz. A, bo tamte silniki działają na tej platformie. To normalnie nie da się go odstawić, jest za duża bestia. Dobrze. Gdzieś to miałem przed chwilą. Spoko, Paweł. Sytuacja ogarnięta. Ale śmiesznie nie wyglądasz. O, widzisz? Teraz ma takie nogi i nawet jak bez tego, to może se leżeć. Chodź, lecimy w kosmos. Na nogę go może rzucę, może mi się uda. Nie uda się. Nie olej go. Dobra, olać typa. Dobra. Udało się, sytuacja uratowana po jakimś... Tak. Masz ręce na... Zrobić szybkie niszczenie ostatniej starczy, Paweł. Wyglądasz jak słuchaj, jak ten, strach na wróble. Co? Lecisz? No, siedzę. Tak jest. O rany, słuchajcie, czasami są takie sytuacje. Tak. Trudne do uratowania, ale uda się, zawsze się uda. O. No i cacy. Poczek, wskoczyłem wysoko. Teraz powolutku, tak, kawałeczek po kawałeczku. Mówisz? Kawałeczek po kawałeczku? To ostatnia stacja, jeśli to wiesz, wycinaj takie małe kawałki, wysyłaj w kosmos. Możesz nawet silnikami je wysyłać. Pa, o, dawaj te dwa. Śmiesznie wyglądasz, popatrz na mnie. Też mam ręce rozłożone? Nie, a ja mam. Wyglądasz jak ten jakiś duch normalnie. W ogóle nie masz animacji chodzenia, tylko... O. A wiem, o co chodzi, takiego typoza. O, poleciało gdzieś? Pewnie jak na tak wrotkach normalnie. Przepraszam, jak na wrotkach normalnie jeździsz. Aha, to rzeczywiście. Naucz się chodzić, typie. Zrywać. Naucz się chodzić. Jesteś nieludziem. Jesteś nieludziem, trzeba cię zabić za chwilę. Patrz, co zrobiłem. Co ty robisz? Ej, bo nas to ścina w dół. Nie do końca. Przechylam się. O kurde. Uratowałem cię. Tak? Chyba tak. Spadłem aż. Spadłeś niżej. Upadek z wysokości. Czekaj chwilę, ja tu schodzę niżej, uwaga. Trzymasz się czegoś? Nie, a czemu mam trzymać się? Na chwilę. Nie, bez sensu, poczekaj. O. Troszeczkę jesteś niżej. Na wyjść na dach. Widzisz? Albo nie. Albo tak, o jest dach. Co się stało? Co ty, usunąłeś cały silnik? Co za podpadłem, nie przypuszczałem, że on będzie potrzebny, myślałem, że na trzech się utrzymamy. O nie... No proszę cię, kto mógł przypuszczać, że cztery silniki są potrzebne? Że usunięcie silnika spowoduje spadek stacji. No właśnie. No. No kto? No nikt. No. O szlak. O. Przygwoździła się na prosto. Fajnie wylądowałem, no. Fajnie wylądowała, muszę przyznać. Także, gratulacje. Myślę, że to jest koniec odcinka, także dzięki wielkie za uwagę. Jeżeli macie jakieś sprzęty do zniszczenia, podsyłajcie. Co? Pa. Uratuję ją jeszcze. Ta, o. I super.
Przysyłajcie nam sprzęt do niszczenia i niech się nazywają Plaga albo Paweł. Albo tak. Plaga i Paweł. Albo tak. Paweł i Plaga. Także podsyłajcie albo... i jeszcze wyślijcie tak. Jakąś maść na rozkurcz dla Plagi, bo się ten... Co? No zobacz, jak ty... U mnie na nagraniu zobaczy sobie, jak to śmiesznie wygląda. A, o tą postać, że ona taka spięta jakaś jest. Taka jakiś spięty jesteś, no, wiesz? Potrzebujesz maści. Skurcz masz, wiesz, we wszystkim dosłownie. Także dzięki za uwagę, trzymajcie się, hejos. Cześć.